Witajcie moi mili, ja jestem Kryształ i zapraszam Was na kolejne chwile ulotne. Dzisiaj pokażę Wam, jak niszczymy mały śmigłowiec. Właśnie tak. Jak niszczymy duży śmigłowiec z kolegą na plecach. Elo. Elo. Jak niszczymy śmigłowiec, jak nie mamy baziłku? Elo. Nie wyrobisz. Mój pan nie wyrobił. Jak niszczymy baziuką, nie śmigłowiec. Snajpuch, kupię. Aha. A teraz wchodzimy już do mojego kochanego metra. Zielki, zielki, zęgielki. Parę sztuk wpadło. Tymczasem podnoszę kolegę, a drugi kolega się prosi o masażyk. Proszę, dziękuję. Niech, niech. Znowu nie w metrze jestem. Co ja w tym miesiącu robiłem, no? Polowałem na snajperków. Zobaczcie, miał dwie szanse. Pierwsza szansa. Pudło. Druga. Niestety też na jego niekorzyść. A ten pan już na metrze, że tak powiem, zjadł zęby. Jemu nie wystarczy być w tym pod ziemią. On nawet musi być pod betonem. Fajny goguś. Ci takie lagi dają. Tymczasem Kryształ zabija. I to dosłownie. Patrzy na lewy róg. Prawy, przepraszam. Taki mały gliczor. Kryształ zabija. Dalej. Spójrzcie, jak pojawił się szybko trzeci klient w tej akcji. Trzeci, pierwszy. On się chyba zrespił na nim. Na szczęście szybki spust i do przodu. A tu jak pan odbił kosę, niemożliwość. Był bokiem. Odbił przodem. Można? Można. A już na sam koniec pokażę wam, jak współpracuje Bóg Blantowski i Kryształ na metrze. Spójrzcie sobie w prawy narożnik, jaka to jest współpraca. Ja się już z wami żegnam, moi drodzy. Do zobaczenia w następnych chwilach ulotnych. Oj, będzie się działo. Trzymaj się ciepło, cześć.